Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie z Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Przystanek Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie na nowej odsłonie serii dyskusji między mitem a rzeczywistością najważniejsze wydarzenia XX wieku. Dzisiejsza dyskusja poświęcona będzie Komitetowi Obrony Robotników i narodzinom jawnej opozycji, także próbą odpowiedzi na pytanie, czy KOR i narodziny jawnej opozycji spowodowały, że mieliśmy do czynienia w PRL-u z nową rzeczywistością. Moimi i Państwa gośćmi są pani profesor Cecylia Kuta, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, specjalizująca się w dziejach opozycji i oporu w PRL-u. Dzień dobry. Dr Grzegorz Waligóra, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, specjalizujący się w badaniach nad dziejami opozycji i oporu społecznego w PRL-u w latach 56-89. Dzień dobry. I dr Tomasz Kozłowski, historyk z Biura Badań Historycznych, a więc centrali naszej w Warszawie, zajmujący się badaniami nad opozycją i oporem po odwilży, a także historią komunistycznego aparatu władzy i aparatu represji. I od pana doktora Tomasza Kozłowskiego byśmy zaczęli, to znaczy Komitet Obrony Robotników powstaje po czerwcu 1976 roku. Panie doktorze, przypomnijmy, co się wtedy wydarzyło i czym czerwiec 1976 roku różnił się od innych polskich miesięcy. Dlaczego to właśnie ta iskra spowodowała narodziny opozycyjnych nastrojów i powstanie tej opozycji, która rzeczywiście, jak się wydaje, zmieniła oblicze PRL-u? Znaczy, w telegraficznym skrócie w czerwcu 1976 roku władze zapowiedziały przeprowadzenie podwyżek. W fatalnej sytuacji gospodarczej, w jakiej znajdował się kraj, wzbudziło to wielkie niezadowolenie społeczne. Skutkiem tego były protesty i demonstracje w wielu ośrodkach w całym kraju. Ponad 100. Szacuje się, że brało w nich udział co najmniej 80 000 ludzi. Wyróżniły się szczególnie 3 ośrodki, może tutaj powiem o 2, Radom i Ursus. W Radomiu strajkowało nawet 25 000 osób. Tam strajkujący właściwie przeszli przez dużą część miasta, demonstrowali pod Komitetem Wojewódzkim Partii, demonstrowali pod innymi budynkami. Doszło tam też do różnego rodzaju starć z siłami porządkowymi, trochę czy właściwie dużo spokojniej przebiegały protesty w Ursusie, ale one i tak jak gdyby odcisnęły się bardzo dużym piętnem. Czym się różniły te protesty od jakichś poprzednich? Myślę, że przede wszystkim chyba reakcją władz. To znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć, że Edward Gierek, który sam doszedł do władzy, stanął na czele biura politycznego po ustąpieniu Gomułki, no, przejął tą władzę właściwie w sytuacji, kiedy Gomułka politycznie poniósł odpowiedzialność za to, że wojsko otworzyło ogień do robotników w grudniu 70 roku. Gomułka od samego początku chciał pokazać się jako przywódca kierujący krajem, kierujący partią w zupełnie innym stylu. Na początku 71 roku wychodzi, spotyka się z robotnikami, to spotkanie przechodzi do historii właściwie no, użytym trochę na wyrost, takim symbolicznym momentem, gdzie robotnicy na pytanie Gierka, czy pomożecie, mieli odpowiedzieć pomożemy. I to był właściwie jego taki znak firmowy. Później kolejne protesty, które jeszcze miały miejsce w 71 roku, właściwie doprowadziły do tego, że ekipa Gierka wycofała się z jakichś kolejnych podwyżek i innych rzeczy, więc Gierek i jego ekipa mieli inny pomysł na rozwiązanie tego kryzysu, który pojawił się w czerwcu 76 roku. Przede wszystkim nie wydali broni służbom porządkowym, które zostały wysłane do pacyfikacji tych demonstrantów. co skutkowało tym, że no, trzeba było skierować większe siły. Te starcia prawdopodobnie trwały dłużej, no ale właśnie one były bezkrwawe. To jest bardzo ważne. Z drugiej strony, no jeżeli nie wysyła się jednostek z ostrą bronią, z ostrą amunicją, to trzeba ten kryzys spacyfikować w jakiś inny sposób. I tutaj było parę pomysłów, przede wszystkim taka kampania propagandowa, zmobilizowano zakłady pracy w całym kraju, które miały potępić tych demonstrujących. Jednocześnie dano mandat siłom porządkowym, ale także prokuraturze i sądownictwu na to, aby bardzo ostro rozprawiły się z tymi protestującymi. W całym kraju aresztowano nawet 2500 osób. Później starano się te osoby represjonować, na przykład zwolnieniami z pracy, jakimiś wyrokami, czy w ogóle w momencie pacyfikacji ci ludzie aresztowani przechodzili na przykład przez tak zwane ścieżki zdrowia, czyli byli bici przez milicjantów. Na pewno będziemy o tym mówić, no bo to sposób, w jaki traktowano protestujących w czerwcu 1976 roku był bardzo istotnym elementem, który przyczynił się do powstania Komitetu Obrony Robotników. Ale tutaj było pytanie o to, czy to jest ta iskra, która sprawiła, że no, powstała opozycja, czy zawiązała się, sformalizowała się w jakiś sposób opozycja w Polsce. Wydaje mi się, że mimo wszystko nie. To znaczy w tamtym czasie w ogóle mamy do czynienia, patrząc globalnie, z pewnym odprężeniem na linii wschód-zachód. Dochodzi do podpisania aktu końcowego konferencji w Helsinkach, która gwarantuje także w państwach socjalistycznych poszanowanie dla pewnych praw obywatelskich. Skutkiem tego zaczynają się pojawiać grupy opozycyjne nie tylko w Polsce. W maju 1976 roku powstaje tak zwany Komitet Helsiński w Związku Sowieckim. Później w 1977 roku w Czechosłowacji powstanie Karta. I podobne rzeczy dzieją się także w Polsce. To znaczy jeszcze w, nie wiem, w 1975 roku mamy taki pomysł powołania na przykład polskiego oddziału Amnesty International. Emil Morgiewicz, opozycjonista, który był więziony za swoją działalność polityczną, przygotował taki raport a propos stanu więziennictwa w Polsce i warunków, w jakich więźniowie odbywają kary. On został opublikowany na Zachodzie. No on pokazywał oczywiście, jak tragiczna jest ta sytuacja w więzieniach, jak tragiczna jest sytuacja więźniów w ogóle w Polsce. To było jednym z asumptów, żeby powołać na przykład polski oddział Amnesty International. Zresztą w tą inicjatywę rozważali, po prostu włączenie się w tą inicjatywę rozważały osoby, które później działały w Komitecie Obrony Robotników, między innymi Jacek Kuroń. Mieliśmy także do czynienia z pewnym zbiorowym aktem protestu przeciwko zmianom, które władze wprowadzały w 1976 roku do konstytucji. Mieliśmy tutaj list 59, który upominał się między innymi, którego sygnatariusze upominali się o nie tylko kwestie konstytucji, ale także przestrzegania pewnych praw obywatelskich, praw człowieka i w ogóle praworządności w PRL-u. Obok tego była akcja wysyłania listów protestacyjnych, w którą było zaangażowanych właściwie setki osób. Też z różnych niezależnych inicjatyw, mniej lub bardziej zorganizowanych. Mieliśmy także do czynienia z zawiązaniem się PPN-u, więc już tutaj skracając, te inicjatywy się pojawiały i gdyby nie kwestia strajku, czy tych protestów czerwcowych i pacyfikacji i później represji robotników, to zapewne jakiś rodzaj organizacji opozycyjnej grupy powstałby, upominający się o praworządność, o prawa człowieka. Tylko że tutaj rola czerwca była istotna, no bo właśnie jak gdyby brakowało takiego mocnego akcentu, mocnego nośnika, takiego celu, który by skupiał ludzi w jednej grupie. Kiedy mówimy o Amnesty International, tym pomyśle, no to był pewien problem, bo no jednak w każdym społeczeństwie, a w PRL-u, gdzie były wielkie braki socjalne, Więźniowie są grupą szczególnie stygmatyzowaną, więc obawiano się, że to po prostu nie będzie takim dobrym, walka o ich prawa no nie będzie w jakiś sposób nośna, mimo że moralnie uzasadniona. Trochę podobny problem był z protestem przeciwko zmianom w konstytucji. To oczywiście słuszna sprawa, no ale mimo wszystko dla wielu ludzi to była w pewnym sensie abstrakcja ustrojowa. A tutaj mamy do czynienia z praktycznymi krzywdami robotników, którym można w jakiś sposób zadośćuczynić, nieść pomoc, zorganizować wokół tego jakąś grupę. I myślę, że to było takim istotnym czynnikiem, jeżeli chodzi o właśnie wynalezienie jakiegoś nowego modelu funkcjonowania opozycji. Dziękuję bardzo. Ja każdemu z Państwa będę zadawał pytania, które w moim przekonaniu na końcu złożą się w jakąś taką spójną opowieść, ale oczywiście widząc, że pan doktor między innymi notatki czyni, zachęcam do tego, żeby się odnosić także do wypowiedzi poprzedników, gdybyście Państwo uznali to za istotne, za ważne, za potrzebne. Chciałem zapytać panią profesor o rzecz następującą. W publicystyce, ale także częściowo w literaturze naukowej toczy się od lat właściwie spór o to, kto pierwszy zainicjował te działania związane z pomocą dla robotników czy dla rodzin robotników represjonowanych po czerwcu 1976 roku. Zatem pytanie byłoby takie. Jakie środowiska przystąpiły do tego dzieła pomocy latem 1976 roku i czy jesteśmy w stanie je wszystkie zdefiniować, wszystkie je wskazać i wskazać ich genezę, specyfikę tych zróżnicowanych grup, które wtedy się tej pomocy poświęciły? Przede wszystkim, zanim odpowiemy na to pytanie, należałoby, to co też pan doktor tutaj poruszył, zdać sobie sprawę ze skali tych represji i z drugiej strony z bezradności osób, których owe represje dotykały. W moim przekonaniu takim doskonałym niejako streszczeniem czy podsumowaniem krótkim tego, co działo się w czerwcu, jak wyglądała skala pomocy, stanowi ballada o szosie 7 Jana Krzysztofa Kelusa, który notabene, o czym powiem za chwilę, też był zaangażowany w pomoc dla represjonowanych robotników. I w owej balladzie, której refren brzmi: czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Ten krótki refren tejże ballady jak gdyby jest takim streszczeniem, który pokazuje, że jak widok skatowanych ludzi wpłynął na innych, którzy ruszyli, pospieszyli z tą pomocą. Tutaj takim czynnikiem jeszcze specyficznym, który wpłynął na organizowanie początkowo właśnie tej pomocy tuż przed powstaniem Komitetu Obrony Robotników, była świadomość osób, które tą pomoc niosły, że no, ci robotnicy właściwie zostali sami. O nich żadne no, koncesjonowane związki zawodowe, tylko z nazwy, nie upomną się. Nie będą walczyć w ich obronie, nie staną w ich obronie. Dodatkowy czynnik był taki, że po prostu ci robotnicy też się nie znali. Okazało się nagle, że z tego samego zakładu pracy niewiele wiedzą o sobie, o tym, kim kolega pracujący obok gdzieś na maszynie jest, jaki jest status jego rodziny. To był taki czynnik, który też decydował o tym, że osoby, które niosły tą pomoc, a wszystko zaczęło się od tego, od procesu represjonowanych w Ursusie. Proces miał miejsce w lipcu 1976 roku, na który to proces jako obserwatorzy przybyły właściwie osoby z kilku środowisk, w tym między innymi inicjatorzy późniejszego Komitetu Obrony Robotników, a mówię tutaj o środowisku tak zwanej Czarnej Jedynki, czyli pierwszej warszawskiej drużynie harcerzy, na czele której stał Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. To była grupa, która później zainicjowała działalność Komitetu Obrony Robotników. Oprócz nich na procesie ursuskim, jako również obserwatorzy, byli obecni przedstawiciele Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i tak zwane środowisko komandosów. Zdano sobie wówczas sprawę właśnie z tej skali represji, z tego, że owa pomoc jest w ogóle potrzebna. Jakiego rodzaju pomoc? Nie tylko pomoc materialna rodzinom represjonowanych, rodzinom zwalnianych z pracy, często jedynych żywicieli tychże rodzin, ale też przede wszystkim pomoc prawna. Na tych procesach się okazało, że robotnicy są właściwie w starciu z prawem bezradni. Dlatego potrzeba zaangażowania adwokatów, którzy będą bronić represjonowanych podczas tych procesów. Niezwykle istotna pomoc, ale dodatkowo właśnie pomoc finansowa, pomoc medyczna i co najważniejsze, przełamanie bariery strachu. Bo to jest też niezwykle istotne, że no dzisiaj mówimy o tej pomocy, o skali pomocy, o późniejszym działalności Komitetu Obrony Robotników, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ta bariera, no, wyobrazić sobie, że ktoś zupełnie nieznany trafia do pana X czy Y, w miejsce jego zamieszkania oferuje pomoc, wzbudzało po prostu niepokój. Początkowo osoby, którym chciano pomóc, wręcz tej pomocy odmawiały ze względu na to, że nie darzyły zaufaniem osoby, które się zgłaszały z taką pomocą, że tej pomocy prawnej, bądź materialnej, bądź medycznej udzielą. Dopiero po przełamaniu tej niechęci okazywało się, że takich osób, które potrzebują owej pomocy, jest znacznie więcej, więc zaczęło się wszystko właśnie od procesu Ursuskiego. Następnie dopiero po rozpoznaniu pola, skali osób, którym trzeba pomóc, okazało się, że nie tylko Ursus, ale w Radomiu jest szereg takich, podobna sytuacja. Stąd no, często właśnie mówimy o takiej latem 76 roku, jeszcze przed powstaniem Komitetu Obrony Robotników, o grupie ursuskiej i grupie radomskiej, która właśnie, o czym pisał wspomniany przeze mnie już chwilę temu Jan Krzysztof Kelus, niosła czy też jeździła, jak to pisze Kelus, z tą pomocą do Radomia. I właśnie wśród tych osób, które jeździły do Radomia, był Jan Krzysztof Kelus razem z Urszulą Sikorską Kelus, razem z Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi, razem z Mirosławem Chojeckim. To była tak zwana grupa radomska, która no właśnie do robotników, do ich rodzin udawała się z pomocą i co później odnaleźliśmy w opis tejże podróży w słynnej balladzie o szosie E7. Więc odpowiadając tutaj na pytanie i podsumowując niejako ten mój może trochę przydługi wywód o początkach Komitetu Obrony Robotników, tak, pomoc była potrzebna, pomoc w wielu aspektach i rozeznanie tego pola skali pomocy. Inicjatorzy to jest właśnie środowisko Czarnej Jedynki, które w tych miesiącach letnich niezwykle intensywnie angażuje się w to udzielanie pomocy i występuje, jak wiemy, we wrześniu w kręgu swoich tak zwanych też starszych państwa, czyli adwokatów, osób, które pozwolą znaleźć taką formułę działania, która będzie niejako formułą jawną, ale niektóre, na przykład skala kontaktów z represjonowanymi, pozostanie taką sferą działania tajną. Rozmowy, które się toczą latem 76 roku, doprowadzają do tego, że we wrześniu, 23 września 76 roku, mamy apel do społeczeństwa i władz PRL informujący o powstaniu Komitetu Obrony Robotników. Nie wiem, czy zdołałam odpowiedzieć na to pytanie w dużym skrócie. Myślę, że to jest początek dyskusji takie. To ocenią widzowie. Ale ja teraz, kontynuując ten wątek, chciałbym prosić pana doktora o spojrzenie właśnie na tą formułę działania, o której pani profesor mówiła. To znaczy pomoc okazywana latem niekoniecznie musiała się zakończyć powołaniem organizacji. Więc teraz pytanie jest, czy brzmi tak, jak doszło do powstania KOR-u i kogo możemy uznawać za te główne postacie, które do powołania tej organizacji się przyczyniły? No, odpowiadając na tak postawione pytanie, oczywiście można powiedzieć przewrotnie i tak, i nie, ponieważ jak już powiedzieli moi przedmówcy, to geneza szeroko rozumianej opozycji przedsierpniowej, która tak naprawdę zaczyna się powstaniem KOR-u, choć nieco wcześniej powstaje Polskie Porozumienie Niepodległościowe, ale to jednak Polskie Porozumienie Niepodległościowe było z założenia organizacją tajną, natomiast KOR był pierwszą od lat organizacją o charakterze jawnym, to tak naprawdę geneza tej opozycji przedsierpniowej jest o wiele szersza niż tylko Czerwiec 76. I Czerwiec 76 jest tutaj tylko takim elementem przyspieszającym utworzenie tej organizacji, bo tak naprawdę w różnych kręgach opozycji dyskusje, rozmowy o tym, że trzeba stworzyć jakąś organizację, zaczynają się wcześniej. Tutaj duże znaczenie ma to, o czym też moi przedmówcy częściowo już mówili, kampania konstytucyjna, czyli ten podpisanie czy masowe wysyłanie różnego rodzaju petycji zbiorowych i indywidualnych do Sejmu PRL przeciwko planowanym poprawkom do konstytucji PRL-u i te poprawki, ta akcja tych wysyłania listów ma bardzo ważne znaczenie integracyjne. Różnego rodzaju środowiska, które gdzieś były rozproszone w całej Polsce, zaczynają jakby zdawać sobie sprawę z własnej obecności, wiedzą, ludzie zaczynają, dzięki zbieraniu podpisów, ludzie zaczynają się poznawać i tak naprawdę rozpoczyna się pewien jakby pierwszy etap tworzenia koru właśnie wtedy i istotne tak naprawdę po czerwcu 76 roku dyskutowano jakby bardziej nie nad tym, czy powoływać taką organizację, tylko w jaki sposób ją utworzyć, ponieważ trzeba pamiętać, że tworzenie organizacji, które w jakiś sposób były niezależne czy występowały przeciwko państwu komunistycznemu, no, mogło być traktowane jako pretekst do rozpoczęcia ostrych represji, a przede wszystkim do wytoczenia procesu. I tak naprawdę zasadnicze pytanie polegało na tym, jaka ma być formuła organizacyjna tej nowej organizacji, żeby przed takim procesem się zabezpieczyć. Należy pamiętać, że kilka lat wcześniej, już w okresie rządów Gierka, toczył się proces przywódców ruchu, czyli tajnej organizacji, która miała sprecyzowany, niepodległościowy program, ale po aresztowaniach czołowych przywódców związanych z nieudaną akcją podpalenia muzeum w Poroninie, to trzeba pamiętać, że przywódcy tej organizacji nie byli oskarżeni o próbę zniszczenia muzeum, tylko o próbę obalenia ustroju PRL. I za tą próbę obalenia ustroju PRL otrzymali kary do 7 lat więzienia, wyszli mniej więcej po 4. W 1974 roku na mocy amnestii wszyscy aresztowani opuścili te więzienia i jakby to pokazywało, że ta cena politycznej aktywności no jest może znaczna, ale nie taka, której nie można ryzykować. Chociaż oczywiście cały czas ideą, która przyświecała twórcom koru, było oczywiście utworzenie organizacji o innym charakterze. Natomiast tutaj w przypadku organizacji tajnej no mieliśmy do czynienia z represyjnością na poziomie 7 lat popełnienia wolności dla przywódców grupy. I teraz, także można powiedzieć, że niezależnie od tego, czy czerwiec by był, czy by nie był, to ta opozycja przedsierpniowa w jakiś sposób by zaistniała, zwłaszcza, że istniały grupy opozycyjne, które już w tym czasie się krystalizowały, a które oczywiście do koru nie weszły. I to były środowiska, które później na przykład utworzyły Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Natomiast w przypadku środowisk, które utworzyły Komitet Obrony Robotników, to oczywiście tutaj najważniejszym elementem, który wymuszał utworzenie takiej organizacji, były z jednej strony stworzenie ochrony dla osób, które jeździły do tych represjonowanych, zwłaszcza w Radomiu, gdzie była troszkę inna sytuacja, znaczy gorsza sytuacja niż w Ursusie, bo tak naprawdę to były te głównie dwa ośrodki, Ursus i Radom, objęte pomocą. Z drugiej strony uporządkowanie, uwiarygodnienie tych osób, no bo do takiego robotnika przyjeżdżał jakiś człowiek z ulicy i mówił, że chce mu pomagać i dać mu jakieś pieniądze. Więc też jakby należało stworzyć jakiś szyld, który taką pomoc by usprawnił. A po trzecie, no to jednak w całym kraju zaczęto gromadzić środki finansowe na wsparcie tych osób i też oczywiście te sprawy wymagały uporządkowania czy pewnej jakiejś kontroli, żeby nie, jakby uniknąć pretekstu do na przykład oskarżeń o wyłudzanie pieniędzy czy środków od mieszkańców i od obywateli polskich. I teraz tak naprawdę głównym motorem powstania KOR-ów byli ci, którzy podjęli pierwsi tą organizację, to dzieło niesienia pomocy, czyli członkowie grupy ursuskiej, czyli przede wszystkim, tak jak wspomniała pani profesor, osoby związane z szeroko rozwianą środowiskiem Czarnej Jedynki, czy tym kręgiem harcerskim skupionym wokół Antoniego Macierewicza, Dariusza Kupieckiego, Piotra Naimskiego i jakby oni w dużym stopniu już tworzyli też pewne środowisko opozycyjne ukształtowane gdzieś w pierwszej połowie lat 70. i jakby świadomie też dążyli do tego, żeby taką organizację powołać. Ale trzeba pamiętać, że ta sytuacja w środowiskach opozycyjnych jest taka bardzo różna wtedy i mamy bardzo różne środowiska. Z jednej strony lata 70., właśnie druga połowa, to jest pojawienie się jakby nowej opozycji, takich osób, które były nieco młodsze od komandosów i które już prezentowały nieco inny sposób myślenia niż starsze pokolenie działaczy. Ale oprócz tego no, ci starsi działacze mający za sobą doświadczenie okresu jeszcze AK-owskiego czy związani jeszcze z partiami przedwojennymi oczywiście też w pewien sposób byli w jakiś sposób zintegrowani między innymi poprzez tą akcję konstytucyjną. I we wszystkich tych środowiskach jakby dojrzewała decyzja, że należy rzeczywiście taką organizację w jakiś sposób porządkującą niesienie tej pomocy i też wychodzącą nieco dalej w organizacji działań opozycyjnych stworzyć. I z jednej strony mamy środowisko Czarnej Jedynki, które już we wrześniu na takim wewnętrznym zebraniu tak naprawdę pojawia się po raz pierwszy nazwa Komitet Obrony Robotników. Z drugiej strony mamy na przykład prawników, którzy też we wrześniu, jak Jan Olszewski, Ludwik Kohn, Aniela Steinsbergowa rozmawiają o utworzeniu jakiejś organizacji pomocowej. I oni spotykają się 12 września, dochodzi do takiego większego spotkania u profesora Edwarda Lipińskiego, takiego nestora polskiej ekonomii, który w tym czasie jeszcze jest członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale jest szanowaną osobą w kręgu opozycji. I na tym spotkanie przychodzą między innymi reprezentanci młodzieży, którzy organizują tą pomoc. Z jednej strony Piotr Naimski, który odpowiada za Ursus, z drugiej strony jest Mirosław Chojecki, który odpowiada za Radą w tym czasie i oni spotykają się z tymi przedstawicielami starszego pokolenia. Wcześniej przynoszą na to spotkanie już gotowy projekt tego listu, który ma zostać wysłany do Sejmu Założycielskiego Komitetu Robotników. Ten list jeszcze wcześniej jest konsultowany między innymi z Janem Józefem Lipskim i następuje pierwsza ożywiona dyskusja na ten temat i jakby następuje to jest pewne starcie dwóch koncepcji, czyli koncepcji Komitetu Obrony Robotników, które reprezentują młodzi i organizacji jakby o mniejszym mniej zdecydowanym działaniu, bardziej zbliżonej akcji do takich listów protestacyjnych, którą reprezentują starsi zasłużeni działacze, którzy później też będą odgrywać ważną rolę w Komitecie Obrony Robotników. Ostatecznie to spotkanie kończy się niczym, odłożeniem sprawy w czasie. I generalnie dzień później na przepustkę z ćwiczeń wojskowych wychodzi Jacek Kuroń i dochodzi do spotkania Antoniego Macierewicza właśnie kilka dni później z Jackiem Kuroniem, Janem Józefem Lipskim i Piotrem Naimskim w mieszkaniu Antoniego Libery i tam jakby zapada decyzja o tym, że jednak komitet powstanie, jeżeli ci starsi działacze nie wyrażą na to zgody, no to wówczas powstanie bez nich. I tak naprawdę od tego momentu rozpoczyna się zbieranie podpisów pod tym listem, który zostaje wysłany na koniec do Sejmu. Ostatecznie podpisuje się 14 osób, głównie z kręgu tych osób obecnych na zebraniu 12 września i tak naprawdę wysłanie tego listu jest równoznaczne do Sejmu z poinformowaniem marszałka Sejmu o utworzeniu Komitetu Obrony Robotników i celach, jakie przed sobą stawia. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, tu zwracam się do doktora Tomasza Kozłowskiego. Powstaje Komitet Obrony Robotników. Jakby pan zatem był w stanie nam powiedzieć, czym ten KOR był, to znaczy jakie cele sobie stawiał i czy te cele z biegiem czasu, z upływem miesięcy się zmieniały? Tak, częściowo odpowiedź na to pytanie już padała w naszych wypowiedziach, może żeby tak tylko krótko podsumować, więc mamy akcję niesienia pomocy represjonowanym robotnikom, która polega powiedzmy na trzech rzeczach. To znaczy po pierwsze jest zbieranie informacji o tym, kto podlega represji, jakiej podlega represji, jaka jest sytuacja rodzinna danego robotnika, jaka jest sytuacja finansowa jego rodziny. To zbieranie informacji pomaga właściwie organizować i ukierunkować pomoc, czyli drugi punkt, pomoc albo pomoc prawna, to już pani profesor mówiła o wsparciu prawników, adwokatów przy rozprawach. Druga kwestia, pomoc finansowa. Komitet, czy wcześniej jeszcze nawet przed powstaniem komitetu, oczywiście są różnego rodzaju zbiórki finansowe. Te pieniądze płyną później do represjonowanych robotników. KOR musi wiedzieć, komu, ile potrzeba, czy ktoś ma większą rodzinę, mniejszą, jaka jest jego sytuacja. Więc tutaj mamy kwestię wsparcia finansowego i prawnego. Teraz, o czym chyba nie mówiliśmy, a co jest związane z taką działalnością informacyjną Komitetu Obrony Robotników. To znaczy te wszystkie zebrane informacje o represjach, a także o działalności KOR-u są później kolportowane za pomocą różnych środków przekazu. KOR zaczyna wydawać komunikat KOR i biuletyn KOR. Tak, drugoobiegową prasę, przy użyciu różnego rodzaju środków technicznych, kopiowaną, czy to offsetu, czy jakichś innych, żeby informacja o tym, jaka jest skala represji, jaki był naprawdę przebieg tych wszystkich wydarzeń w czerwcu 1976 roku, jak wygląda działalność Komitetu Obrony Robotników, żeby te informacje mogły dotrzeć do różnych osób. Z tym związana jest jeszcze druga kwestia, równie ważna, być może nawet do pewnego stopnia ważniejsza, to znaczy powstanie Komitetu Obrony Robotników, nadanie pewnej struktury, przekazywanie, zbieranie i przekazywanie tych informacji sprawia, że w ogóle działalnością komitetu interesują się zagraniczne agencje informacyjne. Korespondenci przeprowadzają wywiady, piszą o tej sprawie, mają źródła informacji, czy wydawane, czy źródła jakieś osobowe. Oni uważają, że to są źródła sprawdzone, że te informacje o represjach, o działalności opozycji można normalnie czy to drukować w zachodnich gazetach, czy podawać w jakichś serwisach informacyjnych radiowych, bo tutaj jest bardzo istotna sprawa. Tak, te informacje zbierane i przekazywane przez Komitet Obrony Robotników później wracają właściwie na cały kraj za pośrednictwem fal rozgłośni radiowych, czy to Radia Wolna Europa, czy BBC. To jest ważny element działalności, ponieważ to nie tylko sprawia, że szeroka rzesza ludzi dowiaduje się o działalności KOR-u, i o tym, co się stało w czerwcu 1976 roku, ale to także zapewnia swego rodzaju parasol członkom KOR-u, współpracownikom KOR-u i samym robotnikom. To znaczy, jeżeli informacje o ich działalności pojawiają się w zachodnich serwisach, właściwie wie o nich cały świat, to w tym momencie władzom trudniej jest przedsięwziąć pewne środki represyjne z obawy przed międzynarodowym ostracyzmem. To wtedy jeszcze jest istotny element, który waży na polityce Edwarda Gierka. Teraz tak, w pewnym momencie rzeczywiście ten mechanizm niesienia pomocy robotnikom, ta misja jak gdyby się wyczerpuje, władze wycofują się z represji. No i teraz jest pytanie, co robimy dalej? Odpowiedzi udzielam między innymi w takich tekstach programowych Adam Michnik, pisząc o nowym ewolucjonizmie, czy Jacek Kuroń myśli o programie działania. Ja już nie będę może ich streszczał, ale tam wydaje mi się, że istotne są dwie zasadnicze myśli. To znaczy, że opozycja demokratyczna w Polsce powinna się organizować pod hasłami obrony praw człowieka, obrony praworządności, to po pierwsze. Po drugie, nie powinna podejmować działań, powiedzmy, rewolucyjnych, ale powinna podejmować środki zrównoważone, możliwe w ramach obowiązującego prawa, o tym właśnie stąd ewolucjonizm. I trzecią kwestią jest to zwłaszcza jest u Kuronia widoczne, że jest pomysł zagospodarowania pewnych, oni mówią o ruchach społecznych, tak? Czyli, że ta opozycja nie powinna pozostawać w kręgu właśnie tych grup, o których mówiliśmy wcześniej, którą jakby podsumować, byśmy powiedzieli, inteligenckich, ale powinna wspierać różnego rodzaju działania opozycyjne i grupy, które pojawiają się w innych po prostu częściach społeczeństwa. No i tutaj mamy pomysł między innymi niesienia wsparcia i samoorganizacji środowiska rolniczego. Powstają komitety samoobrony rolników w różnych miejscach. Powstaje zaczątek też takich niezależnych związków zawodowych rolników pod koniec lat 70. Jest nawiązywanie i wspieranie, pojawia się nawiązywanie i wspieranie więzi z opozycyjnym środowiskiem studentów. Czy to w postaci wspierania Studenckiego Komitetu Solidarności, czy organizowania wykładów jakiegoś rodzaju, czy to przez Uniwersytet Latający, czy przez Towarzystwo Kursów Naukowych. Wreszcie mamy bardzo istotny element, to znaczy nawiązywanie porozumienia ze środowiskiem robotniczym. I tutaj mamy między innymi bardzo istotną inicjatywę, to znaczy członkowie KOR zaczynają wydawać pismo Robotnik, które jest nastawione stricte dla czytelnika właśnie ze środowiska robotniczego, i robotnik koncentruje się w dużej mierze na takich problemach funkcjonowania codziennego. Bezpieczeństwa pracy, walki o pewne prawa pracownicze w zakładzie, samoorganizacji robotników w celu obrony interesów. To jest bardzo ważna inicjatywa. Ona jest związana także z funkcjonowaniem wolnych związków zawodowych. Tak, czyli inicjatywy, która najmocniej przyjmie się na Wybrzeżu. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówić później, chociażby w kontekście sierpnia 80 roku. No ale tutaj też mamy właśnie nawiązanie kontaktów ze środowiskiem robotniczym, wspierania środowiska robotniczego, więc tu widzimy pewną zmianę mechanizmu działania od niesienia pomocy i takiego momentu samoorganizacji grupy dla jednej konkretnej sprawy, to znaczy pomocy represjonowanym w czerwcu 76 roku. Właściwie przenosimy to na bardzo powszechną działalność informacyjną, wsparcie dla różnych grup społecznych, ale także kontynuujemy, Komitet Obrony Robotników kontynuował jak gdyby to dzieło też niesienia pomocy osobom represjonowanym. Tutaj takim istotnym elementem było biuro interwencyjne, prowadzone między innymi przez małżeństwo Romaszewskich, które zajmowało się właściwie na większą skalę tym, czym KOR zajmował się po czerwcu 76 roku, to znaczy zbieraniem informacji o represjach, udzielania wsparcia prawnego, jeżeli trzeba, to udzielania wsparcia finansowego osobom już na różny sposób represjonowanym przez system komunistyczny. Dziękuję bardzo i wracamy do doktora Grzegorza Waligóry. Historycy mają ten zwyczaj, by porządkować tą rzeczywistość, którą opisują. Natomiast kwestią, która wraca często, zwłaszcza gdy się rozmawia z uczniami czy ze studentami, jest sprawa struktury KOR-u, która nie jest taka oczywista dla osób, które dopiero zaczynają interesować się tą opozycją. I chciałbym prosić pana doktora o przybliżenie tej struktury, wyjaśnienie, jaka jest różnica między sygnatariuszami apelu, między członkami KOR-u, współpracownikami KOR-u, jak bardzo ta struktura jest rozbudowana, jaka jest, mówiąc inaczej, skala działalności tej organizacji? Można powiedzieć, czy zadać pytanie na początek, czy w przypadku Komitetu Obrony Robotników możemy nazywać go organizacją, ponieważ organizacja ma pewne jakieś określone cechy, elementy, typu na przykład władzę przewodniczącego, statut, członków. Natomiast w przypadku Komitetu Obrony Robotników mamy jakby ilość takich formalnych elementów, tak naprawdę ograniczony tylko do określonych zasad członkostwa. To znaczy członkami KOR-u byli jego założyciele, których było na początek 14 osób, i osoby, które w przyszłości zostały dokooptowane do tego grona za zgodą pozostałych członków Komitetu Obrony Robotników. I przez cały okres istnienia Komitetu Obrony Robotników ilość jego członków nie przekroczyła 40. Dokładnie było 38 osób, o ile pamiętam, uzyskało status członka KOR-u. I pytanie teraz właśnie, po co jakby właśnie taka, a nie inna formuła działania. I można powiedzieć, że te cechy organizacyjne w przypadku Komitetu Obrony Robotników są ograniczone, natomiast jak popatrzymy na inne organizacje opozycji przedsierpniowej, aż do momentu powstania Konfederacji Polski Niepodległej w 1979 roku, to tych cech organizacyjnych mają jeszcze mniej, praktycznie ich nie mają wcale. Bo w przypadku Studenckiego Komitetu Solidarności, Ruchu Młodej Polski, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w ogóle nie ma określonych zasad członkostwa, tylko jakby uczestnictwo. Ale to może troszkę jakby już wchodzimy trochę dalej. Natomiast dlaczego tak było? No, ponieważ właśnie obawiano się u początku stworzenia formuły istnienia Komitetu Obrony Robotników, że władze mogą oskarżyć te osoby tworzące KOR o prowadzenie działalności zorganizowanej, która ma na celu właśnie obalenie ustroju PRL. I w związku z tym, że w Komitecie Obrony Robotników od początku ważną rolę odgrywali przedstawiciele adwokatury, Jan Olszewski, Aniela Steinsbergowa, Ludwik Kohn, to jakby oni starali się zarówno w oficjalnej formule organizacji, jak i w treści ogłaszanych dokumentów przestrzegać tego, żeby nie było tam takich elementów, które mogą być wykorzystane przez władzę jako pretekst do działań represyjnych. Ale oczywiście to ograniczenie ilości członków w Komitecie Obrony Robotników miało też ułatwić zarządzanie tym Komitetem Obrony Robotników, ponieważ KOR jako organizacja, jako jednolite ciało musiał podejmować różnego rodzaju decyzje i oczywiście zebranie się niewielkiej grupy osób, przynajmniej większości z nich w jednym miejscu w określonej porze, oczywiście było znacznie prostsze niż organizacja jakiegoś tam większego zjazdu. Dlatego praktycznie większość tych osób, która uzyskała, czy została członkiem KOR-u, większość pochodziła z Warszawy, tak naprawdę jest kilka trochę wyjątków. Józef Średniowski z Łodzi, Bogdan Borusewicz z Gdańska. Natomiast większość z nich to byli mieszkańcy Warszawy. I oczywiście te decyzje, taka zamknięta formuła pozwalała także w jakiś sposób przynajmniej starać się ograniczyć infiltrację czy dopływu do Komitetu Obrony Robotników osób inspirowanych przez Służbę Bezpieczeństwa, bo generalnie w większości były to osoby, które znały się już od lat i jakby wiedziały, że można, że były pewne jakby tutaj swojej działalności. I teraz Komitet Obrony Robotników miał też przede wszystkim z jednej strony uwiarygodnić, a z drugiej strony dać parasol ochronny osobom, które niosły tą pomoc w Radomiu i Ursusie. I chodziło o to, że idea była taka, że komitet tworzyły osoby o znanych nazwiskach, jak na przykład choćby pisarz Jerzy Andrzejewski, czy właśnie ekonomista Edward Lipiński, którzy tak naprawdę jakby nie prowadzili takiej działalności pomocowej, tylko tak naprawdę posiadali ten autorytet, z którym liczyły się także władze komunistyczne, a także byli często znani poza granicami, mieli silną pozycję, czy byli rozpoznawalni przez emigrację na przykład, mieli kontakty międzynarodowe i oczywiście represjonowanie ich groziło jakąś szerszą akcją międzynarodową, prawda, że wokół ich osób, na przykład gdyby ktoś zaczął represjonować Andrzejewskiego, no to była taka nadzieja, że świat pisarski w całej Europie stanie tylko w jego obronie. I stąd na przykład właśnie w komitecie, zwłaszcza na początku, dużą przewagę mieli starsi działacze. Ponad połowa z nich właśnie miała ponad 70 lat, a wśród nich właśnie były osoby też o pewnym życiorysie takim akowskim, wywodzące się z jeszcze przedwojennych struktur PPS-u, jak chociażby właśnie Edward Lipiński, Ludwik Kohn, Aniela Steinsbergowa, Józef Rybicki, prawda, związany z państwem podziemnym, Antoni Pajdak, uczestnik procesu przecież w Moskwie. Więc to były osoby jakby powszechnie czy w miarę rozpoznawalne i one miały stanowić pewien parasol ochronny dla rzeczywistych osób, które podejmowały działania w Komitecie Obrony Robotników z młodszego pokolenia, właśnie jak Piotr Naimski, Antoni Macierewicz, także Jacek Kuroń, wtedy 42-letni. I z czasem, kiedy w 1977 roku postanowiono, kiedy już było po amnestii czerwcowej w 1976 roku, kiedy wszyscy praktycznie represjonowani czy skazani w procesach działacze, znaczy robotnicy z Radomia Ursusa opuścili już więzienia, wtedy Komitet Obrony Robotników przekształci się w Komitet Samoobrony Społecznej KOR i jakby nastąpiło zwiększenie czy poszerzenie jego celów w kierunku walki o prawa obywatelskie i równocześnie do prac komitetu została zaproszona szersza grupa osób spośród wyróżniających się współpracowników komitetu, tego właśnie młodszego pokolenia. I właśnie jakby wszystkie pozostałe osoby, które współtworzyły to szerokie środowisko KOR, a nie były formalnie członkami, miały takie miano, nazwano ich współpracownikami KOR-u. To czasami jeszcze używano takiej troszkę mniej zaangażowanych, na określenie mniej zaangażowanych osób używano określenia sympatycy KOR-u. Natomiast Komitet Obrony Robotników tak naprawdę zwłaszcza na początku podejmował te decyzje, jednogłośnie pod wnioskami czy poszczególnymi dokumentami podpisywali się wszyscy uczestnicy. Później troszeczkę to jakby wraz z rozwojem prac komitetu najpierw dokumenty tam tworzyła komisja redakcyjna. Natomiast każdy z członków KOR-u na tym zebraniu mógł tylko wypowiadać się jakby w swoim imieniu i jedynie chociaż często w tych zebraniach Komitetu Obrony Robotników brali też udział tacy bardziej aktywni współpracownicy, jak na przykład Wiktor Woroszylski, często, chociaż formalnie był członkiem komitetu, ale w takich zebraniach często brał udział. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że nie każdy chciał zostać ze współpracowników Komitetu Obrony Robotników, chciał zostać tym członkiem, ponieważ wiązało się to z pewnymi represjami, czy groźbą takich represji. Ktoś, kto formalnie został członkiem KOR-u, jego adres był podawany i zarówno w wydawnictwach, jak i dokumentach Komitetu Obrony Robotników. Był często powtarzany w Radiu Wolna Europa i oczywiście taka osoba, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o pisarzy czy pracowników naukowych, no to oczywiście mogła liczyć się z różnego rodzaju represjami, które nie każdy był na nie gotowy. Natomiast formuła przyjęta przez Komitet Obrony Robotników, no, można powiedzieć, że sprawdziła się, ponieważ z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że służbie bezpieczeństwa najtrudniej jakby było zdezorganizować działalność Komitetu Obrony Robotników spośród wszystkich organizacji opozycji przedsierpniowej. Natomiast oczywiście poza tym podziałem na starych i młodych Komitet Obrony Robotników był tworem heterogenicznym, można powiedzieć, pod względem ideowo-politycznym. Tak naprawdę ci ludzie, którzy zebrali się pod wspólnym parasolem Komitetu Obrony Robotników, połączyło ich wszystkich pewien moralny sprzeciw wobec polityki władz po 25 czerwca 1976 roku. Natomiast jeżeli chodzi o różnego rodzaju programy czy poglądy polityczne, no to różnili się bardzo między sobą. Natomiast dlatego też Komitet Obrony Robotników tak naprawdę w niewielkim stopniu tworzył dokumenty o charakterze programowym. Poszczególni jego liderzy, działacze mogli się wypowiadać w swoim imieniu. Na przykład pisali artykuły, o których tutaj wspomniał dr Kozłowski, na przykład czy Adam Michnik, czy Jacek Kuroń. Natomiast poglądy wyrażane w tych artykułach nie były poglądami Komitetu Obrony Robotników, tylko poglądami konkretnego autora. Stąd też z czasem, kiedy KOR, jak i cała pozycja przedsierpniowa, zaczął coraz bardziej dojrzewać programowo, to pojawiły się różnego rodzaju różnice środowiskowe, zwłaszcza pomiędzy różnymi pismami inicjowanymi przez różne grupy działające w ramach KOR-u, z czego oczywiście tutaj najbardziej takim spektakularnym stały się tutaj podziały między grupą Głosu utożsamioną z Antonim Macierewiczem i jego środowiskiem, tak zwanym prawym skrzydłem w KOR-ze, a późniejszym pismem Krytyka, które skupiał tą, powiedzmy, część KOR-u lewicową, której również ważnym elementem była tradycja postrewizjonistyczna. I pomimo, co jest ciekawe, że pomimo właśnie takiego dużego zróżnicowania wewnątrz samego KOR-u, no, Komitet praktycznie do końca przetrwał bez jakichś serii większych rozłamów, chociaż widoczna była silna polaryzacja. Dziękuję. Dziękuję. To jest to zakończenie wypowiedzi pana doktora prowadzi nas do kolejnego pytania. Odpowiedź na to pytanie prosiłbym panią profesor Cecylię Kutę, to znaczy w publicystyce, zwłaszcza w publicystyce, zwracamy uwagę na to, o czym mówił pan doktor Waligóra, a więc na to, że ta różnorodność ideowa KOR-u była jego siłą. Ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście ta różnorodność, albo inaczej, czy ta jedność była długotrwała, dlatego że pan doktor już zarysował te główne linie podziałów, ale prosiłbym panią profesor o pogłębienie tej opowieści, a więc o opowiedzenie nam o tym, jak te podziały wewnątrz KOR-u się rysowały, z jakimi środowiskami mamy do czynienia i ewentualnie jakie były tych podziałów konsekwencje. Jeśli spojrzymy na to, co tutaj przed chwilą powiedział mój przedmówca, czyli na tą różnorodność Komitetu Obrony Robotników, no wystarczy chociażby spojrzeć właśnie na tą listę owych 14 nazwisk, listę sygnatariuszy apelu do społeczeństwa, to widzimy nie tylko osoby różnym wieku, prawda? Różnice pokoleniowe, ale też różnice ideowe. I można by postawić takie od razu pytanie, no jak to się stało, że połączyła, no wiemy, bo tutaj już odpowiedź padła, że połączyła ich akcja pomocy, połączyło ich coś, co tutaj też określenie takie, powiedziałabym, modne w publicystyce historycznej, ten ów parasol ochronny, bo trzeba tutaj też jasno młodym widzom oglądającym nas przypomnieć, bo dla nas te pewne rzeczy są oczywiste, ale te znane nazwiska właśnie, Andrzejewskiego, Barańczaka, czy później osób, które z czasem dołączyły do Komitetu Obrony Robotników, właśnie jak Halina Mikołajska, jak pisarze, jak Woroszylski, jak Jerzy Ficowski i inni, no stanowiła taki właśnie parasol ochronny i no nie były to osoby anonimowe. No, ktoś, kto się podpisywał pod takim listem, był znany, prawda? I właściwie no, zastanawiające jest to, że no, połączyła ich ta akcja pomocy i pytanie, na jak długo, prawda? No bo z czasem ta działalność wybiegała, jak już tutaj zostało powiedziane przez doktora Kozłowskiego, poza tą akcję pomocy. Wiemy, że po roku komitet w pewnym sensie może nie tyle wyczerpał swoją formułę działania, co ją nieco zmienił, bo wiemy, że były amnestie, że część osób represjonowanych, aresztowanych opuściła więzienia, no stąd inne cele, no właśnie między innymi owe cele takie no, programowe, ale też informacyjne. I właściwie o tych liniach podziału taki pokątny gdzieś obserwator mógłby no, nie być zorientowany, prawda? No bo ta akcja pomocy cały czas trwała. Natomiast właśnie dzięki tej publicystyce, dzięki pismom niezależnym, których początek właśnie się bierze z Komitetu Obrony Robotników, bo tutaj, co powiedział pan dr Kozłowski, ważny aspekt działalności Komitetu Obrony Robotników to jest ta działalność informacyjna, ale też tworzenie różnego rodzaju biuletynów, gazetek, a później nawet utworzenie wydawnictwa niezależnego. I o tych podziałach wiemy z jednej strony właśnie z publicystyki, z tego spierania się, pisania i to też nie występowania jako członkowie koru, tylko o różnicach ideowych. I owe różnice ideowe w zasadzie można by było streścić do dwóch takich zasadniczych podziałów, tak zwani niepodległościowcy i reformatorzy. O czym tutaj mówimy? Mówimy o tym środowisku Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego jako niepodległościowców, i środowisku tak zwanej lewicy laickiej, bądź też no, komandosów, którzy to, trzeba tutaj zaznaczyć, przystąpili do Komitetu Obrony Robotników nieco później. Czyli środowisko Jacka Kuronia, Adama Michnika. O tych sporach paradoksalnie też wiemy, o czym zapewne też padnie pytanie i też tutaj było już wspomniane, przy okazji działań Służby Bezpieczeństwa, no bo właśnie z raportów Służby Bezpieczeństwa, z informacji od tajnych współpracowników, czytając te raporty, no wiemy, że tam jest, czy też no, informacje z podsłuchów, wiemy w jakich słowach na przykład Adam Michnik mówi o, no, użyjmy tutaj takiego określenia, grupie Antoniego Macierewicza, czy w jaki sposób o nim się wypowiada. I z drugiej strony też mamy informacje, jakie poglądy się wówczas kształtowały w tych dwóch grupach. No właśnie, używając określenia niepodległościowcy, grupa ta nie chciała niejako reformować systemu, tylko myślała, pojawiały się cele trochę dalekosiężne, poza tą pomocą robotników. W jaki sposób dążyć do odzyskania niepodległości. No i owa grupa reformatorów, bądź też we własnym kręgu nazywane grupą rewizjonistów do reformy owego systemu w ramach istniejącego, jak go zreformować, jak obserwować zmieniające się rozgrywki w PZPR-ze i próbować na kanwie tego niejako reformować system. I to są takie najważniejsze linie podziałów w tym środowisku, które właściwie, jak to już też powiedzieli moi przedmówcy, nie spowodowały jednak zawieszenia idei Komitetu Robotników, czy też jakiegoś ostrego przecięcia tej działalności, tylko istnieją takie właśnie jedna grupa skupiona wokół Macierewicza i pisma Głos i druga właśnie wokół Krytyki i Adama Michnika. Natomiast to nie powoduje, te wzajemne różne koncepcje na działalność, na różne koncepcje poglądowe nie powodują, nie mają wpływu na tą zasadniczą działalność związaną z funkcjonowaniem Komitetu Obrony Robotników. Nie przyczyniają się też do jego zawieszenia przez niego działalności, bo jak wiemy ta działalność kończy się w sierpniu 1981 roku na pierwszym zjeździe Solidarności. Myślę, o czym będzie mowa za chwilę szerzej. Ale też później obserwujemy, że osoby, które działają w Komitecie Robotników, ich dalsze losy, drogi życiowe bądź też działalność opozycyjna, no wówczas można szerzej na te koncepcje spojrzeć, jak się one później kształtowały, a swoje narodziny, czy też pierwsze szersze koncepcje miały właśnie wokół działalności w Komitecie Obrony Robotników. Dziękuję bardzo i chciałbym wrócić do doktora Grzegorza Waligóry. Komitet Obrony Robotników jest niewątpliwie jedną z tych organizacji opozycyjnych, którą można uznać w tym niemal półwieczu komunizmu za jedną z tych najważniejszych. I teraz chciałem zapytać, jak pan doktor by zdefiniował ten fenomen KOR-u i czy pana zdaniem powstanie KOR-u zmienia sytuację opozycji w PRL-u w sposób zasadniczy? A jeśli tak, to w jaki sposób? No, oczywiście z pewnością powstanie Komitetu Obrony Robotników jest tak naprawdę ważnym elementem z punktu widzenia opozycji w PRL, jakby w całym okresie istnienia PRL-u. Może, że tak powiem, ten fenomen jest jakby najmniej ważny w samym okresie funkcjonowania KOR-u, ponieważ trzeba pamiętać, że niezależnie od wielości inicjatyw i pewnej zmiany funkcjonowania opozycji w Polsce w latach 76-80, to ilość osób zaangażowanych w bezpośrednie działania w tym czasie to jest w granicach 1002. Z czego no, pewnie mniej niż połowę związanych jest z Komitetem Obrony Robotników. I można powiedzieć, że tak naprawdę opozycja, zresztą generał Krzysztoporski, stojący na czele Departamentu III, który właśnie zajmował się zwalczaniem tejże opozycji, jeszcze w 79 roku czy na początku 80 twierdzi, że opozycja przedsierpniową to on może w jeden dzień do autobusów schować i wywieźć, prawda? I jakby tak deprecjonuje znaczenie opozycji przedsierpniowej w relacji przed swoimi tam przełożonymi w MSW. Natomiast to znaczenie KOR-u tak naprawdę jest ważne z punktu widzenia wypracowania nowej formuły działania opozycji, którą później tak naprawdę w dużym stopniu przejęła i rozwinęła Solidarność. Bo i tak naprawdę jest to przygotowanie pewnych rozwiązań, jak ma funkcjonować opozycja, które w sierpniu 80 roku i we wrześniu 80 roku pozwoliły w bardzo szybki sposób zorganizować Solidarność. To jest właśnie upowszechnienie druku, to jest tworzenie pewnych powiązań, sieci kontaktów poprzez kolportaż, to jest no, wypracowanie pewnego schematu, jak zachowywać się wobec służb bezpieczeństwa. To jest też poszerzenie pewnej granicy właśnie oddziaływania opozycji na społeczeństwo. Bo trzeba pamiętać, że ta opozycja w momencie tworzenia KOR-u w roku 76, a ta opozycja w roku 80, to już są jakby zupełnie dwa inne światy, bo to powstanie KOR-u można jakby porównać do takiego otworzenia drzwi i włożenia tam buta czy nogi, prawda, żeby się one nie domknęły. Natomiast z każdym rokiem, każdym miesiącem ta opozycja poszerzała swoją działalność. Jacek Kuroń w jednym ze swoich tekstów publicystycznych napisał takie zdanie, że lepiej w swoich programach i celach, które się stawia, zatrzymać się o wiele za wcześnie niż odrobinę za późno. Bo jakby cały czas tej opozycji przedsierpniowej towarzyszyło przekonanie, że władza w pewnym momencie no, powie dość i rozpoczną się jakieś interwencje, czy próba jakiegoś siłowego spacyfikowania tego. To nastąpiło dopiero 13 grudnia 1981 roku. Natomiast można powiedzieć, że od początku w komitecie właśnie trwała taka dyskusja, co robić, żeby ten krok, kolejny krok stawiany do przodu nie był zbyt duży. Dlatego też taką dużą wagę przywiązywano najpierw do takiej pracy właśnie organicznej, żeby stworzyć najpierw jakieś środowiska, dopiero później wokół nich tworzyć nowe szyldy, nowe byty, które będą miały możliwość zaistnieć, nie zostać jakby tutaj zbite w zarodku przez Służbę Bezpieczeństwa. I KOR oczywiście pobudził też do działania inne środowiska, które do niego nie weszły. W bardzo szybkim czasie, w ciągu kilku miesięcy powstaje Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, później organizują się studenci w Studenckich Komitetach Solidarności, powstają wolne związki zawodowe w końcu, które tak naprawdę są jakby jednym z najważniejszych sukcesów właśnie tego nowego tworzenia tej opozycji nowego typu, a wszystko jakby opiera się o ten sam system funkcjonowania czy tworzenia organizacji opozycyjnej, który zapoczątkował Komitet Obrony Robotników, tworzenia organizacji jawnej, która jednak jest z formalnego punktu widzenia oczywiście nielegalna, bo nie zarejestrowana. I co ważne, Komitet Obrony Robotników jakby w pewnym stopniu rozpoczął coś, co stało się właśnie później podstawą tworzenia opozycji, czyli tak naprawdę zwrócił uwagę na ważną rzecz niezmiernie w budowaniu więzi społecznej, czyli Solidarność. Czyli ten akt solidarności wobec robotników Radomia i Ursusa był tak naprawdę zaczątkiem tworzenia się również opozycji w innych miastach, bo właśnie poprzez to, że zaczęto zbierać pieniądze, przekazywać do KOR-u, zaczęły tworzyć się nowe grupy zupełnie poza KOR-em, które z nim współpracowały i ta jakby sieć wzajemnych powiązań się powiększała. I to jakby można uznać jakby za największe osiągnięcie tego KOR-u, ponieważ te metody wypracowanych zasad, które naprawdę w dużym stopniu wypracował KOR, ale także inne organizacje, bo w pewnym momencie można powiedzieć, że rozpoczęła się pewna rywalizacja, a nawet konkurencja pomiędzy organizacjami, kto na przykład szybciej, na przykład Komitet Obrony Robotników zaczął wydawać pierwsze pismo, to środowiska związane z ruchem zaczęły jako pierwsze używać powielacza. Prawda? W KOR-ze jeszcze na przykład dyskutowano o tym, że powielacz może być uznany za prowokację, podczas gdy okazało się, że inna grupa już wydaje na powielaczu, no to również w KOR-ze zaczęto używać powielaczów. Komitet Obrony Robotników początkowo wydawał gazetki, w której redakcje były anonimowe. Z czasem redakcje zaczynały być jawne i okazało się, że system cofa się pod zorganizowanym społeczeństwem czy zorganizowaną opozycją, która organizuje społeczeństwo i tak naprawdę cała opozycja przedsierpniowa jakby funkcjonowała tak naprawdę, czy te dylematy sprowadzały się tak naprawdę, czy spory programowe do tego, w którym miejscu jest niepodległość. I można powiedzieć, że tak jak właśnie środowisko tutaj w KOR-ze Antoniego Macierewicza, jak powiedziała pani profesor, było tym środowiskiem niepodległościowym, to dlatego, że w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że niepodległość była dla nich warunkiem do zbudowania społeczeństwa demokratycznego. Z kolei ta druga grupa, czy Kuroń, czy Michnik, jak przeczytamy ich teksty publicystycznego okresu, oni również piszą, że najważniejszym celem jest dla opozycji jest niepodległość i demokracja. Tutaj się jakby nie ma różnic, jest tylko różnica taka, że niepodległość uważają za nierealną w tej chwili, to jest celem perspektywicznym, a więc niepodległość dla nich ma być zwieńczeniem procesu budowania demokracji, czyli jakby troszeczkę dojść do tego samego inną drogą. I tak naprawdę to cały program opozycji przecieplnął jakby najważniejszy z punktu widzenia całości opozycji aż do roku 1989 sprowadza się do samoorganizowania społeczeństwa, postulatu, że należy ograniczać państwo poprzez zorganizowane grupy społeczne w niezależne grupy. I oczywiście do tego dochodzi walka o prawa obywatelskie. I to są jakby takie elementy, które jednoczą całą opozycję przedsierpniową, niezależnie jakby od konfliktów, które często poza jakby obok jakbyś tam wymiarów programowych, no często te konflikty miały jednak bardziej charakter personalny niż programowy. Chociaż oczywiście to jest pewne uproszczenie. Dziękuję. Bardzo dziękuję i z kolei pana doktora Tomasza Kozłowskiego prosiłbym o spojrzenie na tą sytuację, z którą mamy do czynienia po 1976 roku z perspektywy władzy komunistycznej. Czyli jak bardzo ta sytuacja się zmienia po 1976 roku i czy w ogóle się zmienia? Zakładam, że tak. I jak bardzo dotkliwe dla komunistów jest to, co dzieje się w środowiskach opozycyjnych po 1976 roku, zwłaszcza jeśli gdzieś z tyłu głowy będziemy mieli świadomość, że środowiska opozycyjne zyskują taki symboliczno-propagandowy, ważny argument, jakim jest możliwość do odwoływania się do podpisanych przez komunistów porozumień KBWE. Znaczy, porozumienia KBWE, czy szerzej nawet sytuacja międzynarodowa w drugiej połowie lat 70. w ogóle sprzyja opozycji. Mówiłem o tym, że miało wtedy miejsce odprężenie na linii wschód-zachód, że po Helsinkach pojawiły się pewne grupy opozycyjne nie tylko w Polsce, ale w innych krajach socjalistycznych. To pokazuje, że komuniści, władze komunistyczne z różnych krajów dbały o to, aby nie być postrzegane w tamtym okresie jako kraje wprowadzające represje, zamykające ludzi do więzienia, trzymające jakąś grupę więźniów politycznych. To jest jeden element sytuacji międzynarodowej. Tu zresztą nawet mamy pewne źródła, że Sowieci do pewnego stopnia nie naciskali na Polaków, aby w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację. Mamy m.in. depeszę ambasadora Stanów Zjednoczonych, który rozmawia z radcą ambasady sowieckiej w Warszawie w drugiej połowie lat 70., gdzie ten radca tłumaczy, że z ich punktu widzenia KOR w ogóle nie jest istotny, a jeżeli chodzi o władze polskie, to wydaje mu się, że też nie. Jedyny problem, jaki jest z KOR-em, jest taki, że mają dojście do zachodnich korespondentów i jak gdyby wy na Zachodzie robicie duży szum wokół tego. No pytanie oczywiście, na ile to było wypowiedź na potrzeby ambasadora amerykańskiego, ale coś w tym jest. No. Wydaje się, że Rosjanie nie naciskali na to, aby wprowadzać jakieś twardsze rozwiązania. Z drugiej strony ekipa Gierka była zainteresowana tym, także aby na Zachodzie nie uchodzić właśnie jako państwo, które ma więźniów politycznych, represjonuje ludzi. W tamtym czasie cały czas gospodarka jest nastawiona na współpracę, pozyskiwanie zachodnich technologii, pozyskiwanie bądź odnawianie zachodnich kredytów. Tutaj jakieś zamieszanie właśnie polityczne, wizerunkowe nie służyłoby po prostu negocjacjom gospodarczym. Więc to jest sytuacja międzynarodowa. Jest to, o czym wspominałem wcześniej, że Gierek jest chyba też innym typem przywódcy niż na przykład Gomułka. Nie dąży do tak zdecydowanych, ostrych rozwiązań i do pewnego stopnia podobnie działają jego ówcześni najbliżsi współpracownicy. W biurze politycznym za sprawy nadzoru ogólnie nad, powiedzmy, aparatem represji jest odpowiedzialny Stanisław Kania, który właściwie do pewnego stopnia, jak wiemy z zachowanych protokołów i innych dokumentów, momentami hamuje generałów, szefów, dyrektorów Służby Bezpieczeństwa, MSW przed podejmowaniem jakichś bardziej drastycznych kroków. Zresztą to jest pewna linia stała jego polityki, kiedy on zastąpi Edwarda Gierka w 80 roku, jesienią 80 roku na stanowisku pierwszego sekretarza, będzie prowadził też dość jednak umiarkowaną politykę wobec Solidarności. Myślę, że gdyby nie pewne koncepcje polityczne Stanisława Kani, stan wojenny zostałby wprowadzony dużo wcześniej. Przynajmniej wiemy, że we wrześniu 1981 roku bardzo sprzeciwiał się temu pomysłowi, mimo że dążył do tego Wojciech Jaruzelski, Czesław Kiszczak i ogólnie rzecz biorąc przedstawiciele tak zwanych resortów siłowych. Więc tutaj mamy w ogóle też ludzi, którzy nie dążą do konfrontacji. No ale to nie znaczy, że Komitet Obrony Robotników nie był represjonowany, bo oczywiście był. Służby działają specjalne, policja polityczna działa za pomocą kilku metod. Na pewno możemy powiedzieć, że Komitet Obrony Robotników był inwigilowany i to był inwigilowany bardzo skutecznie. Wspominała o tym profesor Kuta. Mamy na ten dowód mnóstwo dokumentów Służby Bezpieczeństwa, z których jako historycy możemy dzisiaj mówić właściwie o wszystkim, o podziałach, o tym, jak przebiegały zebrania, o tym, jakie podejmowano działania, jakie były dyskusje. Więc wydaje się, że tutaj Służba Bezpieczeństwa była skuteczna. Nie była skuteczna, wydaje się, przy podejmowaniu działań infiltracyjnych. To znaczy w świetle zachowanych dokumentów jednak nie wprowadzono do struktury Komitetu Obrony Robotników naprawdę istotnych tajnych współpracowników, którzy mogliby w jakiś sposób od wewnątrz realizować pewne koncepcje Służby Bezpieczeństwa. Natomiast podejmowano różnego innego rodzaju działania. Znaczy cały czas aparat represji był na pewno przygotowany do tego, że kiedy nadejdzie moment, kiedy dojdzie do jakiejś sytuacji krytycznej, będzie miał materiały i będzie przygotowany do tego, aby członków Komitetu Obrony Robotników, współpracowników aresztować, zamknąć i postawić im zarzuty. Tak, mamy też w archiwach zachowane, przygotowane akty oskarżenia, prowadzoną dokumentację w tym celu i inne tego typu rzeczy. Więc to jest tak, że ten aparat jest cały czas w gotowości, aby jednak rozprawić się, gdyby coś wymknęło się spod kontroli. A jednocześnie cały czas jest właściwie prowadzona bardzo szeroka działalność nastawiona na nękanie. I to przyjmuje bardzo różne formy. Począwszy od tego, że nie aresztujemy ani nie skazujemy członków Komitetu Obrony Robotników, ale na przykład bardzo często zatrzymujemy ich na 48 godzin, żeby przeszkadzać im w realizowaniu jakichś działań, czy żeby po prostu ich nękać. Mamy do czynienia z nalotami różnego rodzaju tak zwanego aktywu, czyli ludzi przygotowanych, zachęconych, skierowanych do tego, aby rozbijać na przykład spotkania czy to Komitetu Obrony Robotników, czy TKN-u. Mamy też do czynienia z tak zwanymi działaniami dezintegracyjnymi, czyli różnego rodzaju aktywnością Służby Bezpieczeństwa, która nie jest do końca, powiedzmy, legalna, ale ona jest prowadzona, aby po prostu przeszkadzać, wprowadzać element ciągłej presji psychologicznej. Z jednej strony mamy oczywiście przypadki tego, że członkowie KOR-u, wielu z nich, działaczy opozycyjnych, nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Jeżeli gdzieś są zatrudnieni, to Służba Bezpieczeństwa stara się im te kariery łamać w jakiś sposób, po prostu przeszkadzać w ich codziennym funkcjonowaniu. Rozsiewane są różnego rodzaju plotki o działaczach Komitetu Obrony Robotników wśród sąsiadów, znajomych, które mają rzucić na nich cień jakiegoś podejrzenia albo jakieś czyny kryminalne, albo jakiekolwiek inne, co ma sprawiać, że w tym środowisku człowiek będzie w jakiś sposób stygmatyzowany, odseparowany. To jest też wprowadzanie różnego innego rodzaju presji psychologicznej, różnego rodzaju pogróżki, głuche telefony i innego rodzaju nękanie. Tak więc cały czas jest wprowadzana tego typu presja. No i właściwie jedyne, co powstrzymuje Służbę Bezpieczeństwa przed jakąś ostrzejszą kontrakcją, czy aparat w ogóle władzy przed jakąś ostrzejszą kontrakcją, to jest to, że, o czym też wspominaliśmy, Komitet Obrony Robotników stara się jednak w jakiś sposób samoograniczać swoją działalność, bada tą granicę. I to sprawia, że właściwie do 80 roku, do strajków lipcowo-sierpniowych 80 roku władza uważa, że KOR nie jest zagrożeniem na teraz. Być może potencjalnie może być, ale w tej chwili nie musimy się z nimi rozprawiać. Dziękuję bardzo. Panią profesor Cecylię Kutę prosiłbym z kolei o takie spojrzenie zamykające tą naszą dyskusję, bo czas na nią przewidziany dobiega końca, abyśmy spojrzeli na to, jakie było znaczenie KOR-u w perspektywie tych wydarzeń, które dopiero miały nadejść, a więc przede wszystkim lata 80 roku, które zmieniło bieg historii w PRL-u. Przede wszystkim tutaj odpowiadając na to pytanie, właściwie odpowiedź na nie już padła w trakcie tej dyskusji. Pora, jak tutaj powiedział pan profesor, podsumować, więc spróbuję, podejmę się tego trudu w kilku punktach. Przede wszystkim wpływ Komitetu Obrony Robotników na działalność bądź też na powstanie innych organizacji opozycyjnych. Bo tutaj pan doktor, zarówno pan doktor Kozłowski, jak i pan doktor Waligóra wspomnieli, że no niewątpliwie miało to wpływ na chociażby wzajemną taką rywalizację, ale no też powiedziałabym, bo o czym tutaj też taka informacja czy takie skojarzenie pewnych faktów nie padło. Zdecydowanie inspirujący wpływ, jeden z czynników na powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności. Tutaj przed chwilą mój przedmówca mówił o represjach. Właśnie, przybywając na słynny czarny marsz w maju 1977 roku po zamordowaniu Stanisława Pyjasa, no właśnie przybywają członkowie Komitetu Obrony Robotników, którego jednym z współpracowników był właśnie Stanisław Pyjas. To powoduje, że to jak gdyby inny rodzaj działalności, tej solidarności już wówczas, gdzie ta solidarność w Studenckim Komitecie Solidarności pada, że te więzi z KOR-em opozycji, no tutaj mam na myśli właśnie ten ów SKS, istnieją właściwie takie. Pyjas jako współpracownik KOR zostaje zamordowany. KOR-owcy, czy też członkowie KOR-u, Antoni Macierewicz czy Mirosław Chojecki, przybywają na, biorą na pogrzeb, biorą udział właśnie w owym wspomnianym marszu, za co zostają też aresztowani. Właśnie to jest pierwsza taka forma represji, gdzie przełamanie niejako czegoś, co inne były plany tutaj i władz partyjnych, i władz, i Służby Bezpieczeństwa, to jest taki motyw, gdzie no, z punktu widzenia władz, Służby Bezpieczeństwa coś się zaczyna dziać, powiedzielibyśmy. Czyli ta wpływ na konsolidację pewnego rodzaju i inspirację innych środowisk do działalności opozycyjnej, ale też no, pewnego rodzaju współpraca z nimi, prawda? Czy inspiracja do innej formy owej działalności opozycyjnej, bądź też podejmowanej przez inne w strukturach danego miasta, w strukturach na przykład wśród studentów, właśnie jak to miało miejsce w przypadku Studenckiego Komitetu Solidarności. Zasadnicze znaczenie, jeśli mówimy właśnie z punktu widzenia lat 80 i strajków, głównie strajków sierpniowych, to jest zaangażowanie członków KOR-u głównie w działalność informacyjną. Czerpanie przez strajkujących w sierpniu 80 roku z doświadczeń KOR-owców, głównie również z tej działalności wydawniczej. Działalność informacyjna odgrywa niezwykle istotną rolę w sierpniu 80, gdy to docieranie z informacją z wybrzeża do reszty kraju, no poprzez nie tylko tą wymianę międzyludzką taką, gdzie ludzie powracający z wakacji informują swoich przyjaciół, znajomych w pozostałych regionach Polski o tym, co się dzieje na wybrzeżu, ale przecież właśnie owe gazetki drugobiegowe, których to inicjatorem był przecież KOR, a działacze KOR-u uczą niejako obsługi powielaczy strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Więc gdyby właściwie, no tutaj też była mowa o tym, że gdyby nie KOR, no to pewnie może innego rodzaju struktura opozycyjna by powstała, ale wpływ na dalszy kształt, to pokazanie, to co mówił pan doktor Waligóra, tej solidarności, tej formy działania z osobami, w jaki sposób można im pomagać, gest solidarności takiej staje się później tą solidarnością przez duże S, dziedzictwem Komitetu Obrony Robotników, takim, które już, jak wspomniałam, Komitet Obrony Robotników, jak to określono, wyczerpał swoją formułę działania i został rozwiązany w przeciwieństwie do wielu innych struktur opozycyjnych, opozycji przedsierpniowej, które niejako weszły w struktury Solidarności, czy też ich członkowie stali się członkami Solidarności. Tutaj mamy rozwiązanie Komitetu Obrony Robotników, przypomnę, równo 5 lat, 23 września 1981 roku, czyli po 5 latach działalności na pierwszym zjeździe Solidarności Komitet Obrony Robotników zostaje rozwiązany, ale te przyjęte formy działania, te formy pomocy pozostają, bo owo biuro interwencyjne później niejako może nie wchodzi w struktury Solidarności, ale te same osoby, które działały w biurze interwencyjnym, działają w nim również chociażby w strukturach Solidarności w regionie Mazowsza. Później, po latach, w 1985 roku, gdy powstaje też Komisja Praworządności prowadzona przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich, również ona bazuje na doświadczeniach wyniesionych z biura interwencyjnego powstałego i funkcjonującego w ramach Komitetu Obrony Robotników, a wcześniej no nieformalnie już ta działalność Komitetu Obrony Robotników była. I tutaj warto wspomnieć, że ona sięga właściwie przez całą dekadę lat 80., mimo że, jak jeszcze raz podkreślę, KOR już nie istnieje, ta forma pomocy, forma działania jest i mało tego, ona się już nie ogranicza do właśnie represjonowanych wówczas robotników w Ursusie czy Radomiu, ale obejmuje również mniejsze ośrodki w całej Polsce. Oczywiście mamy inną rzeczywistość, inne niejako szersze, inną rzeczywistość polegającą na tym, że to już jest, to są lata stanu wojennego, że ta pomoc jest może dużo bardziej też skomplikowana i obejmująca szersze środowiska, ale to doświadczenie niejako procentuje, więc to dziedzictwo KOR-u również pod tym aspektem należy rozpatrywać, o nim też pamiętać. Dziękuję bardzo. Czy panowie jeszcze po jednym zdaniu podsumowania? To jest chyba jedno z najważniejszych osiągnięć KOR-u. Zbudowanie siatki współpracowników pewnej społeczności właściwie w całym kraju. Przecież ludzie z Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża to są ludzie współpracujący, którzy animują strajk w Stoczni w Gdańsku. To są ludzie, którzy współpracują z Komitetem Obrony Robotnika. I ważne jest to, o czym mówiła pani profesor. Obieg informacji. KOR, czy konkretnie Jacek Kuroń, ludzie przebywający w mieszkaniu Jacka Kuronia dostają z całego kraju informacje o tym, jak wygląda sytuacja strajkowa nie tylko na Wybrzeżu, ale w wielu punktach w kraju. Oni przekazują te informacje jako sprawdzeni współpracownicy do Radia Wolna Europa między innymi, a z kolei na falach eteru te informacje trafiają właściwie i słyszą je wszyscy Polacy. I to pozwala, informacja o tym, że strajkują ludzie, robotnicy w innych miejscach, pozwala przełamać pewną barierę strachu latem 80 roku i zachęcić tych ludzi do tego, aby też wsparli strajkujących na Wybrzeżu, czy postawili jakieś postulaty, zorganizowali protest, a później wolne związki zawodowe w swoich zakładach pracy. Ja szczerze tylko na zakończenie dodałbym jedno zdanie, które tutaj gdzieś umknęło w czasie dyskusji, że tak naprawdę Komitet Obrony Robotników to tak naprawdę pierwsza organizacja o charakterze opozycyjnym, która Przede wszystkim w swoim programie stawiała na pracę organiczną, pracę podstaw, na pracę budowania więzi i wzajemnych relacji międzyludzkich, gdzie jakby były to w dużo większym stopniu relacje, które często przetrwały przez lata, które opierały się nie tyle na właśnie jakiejś wspólnocie programowej, co właśnie na międzyludzkim zaufaniu i budowaniu więzi, które, no, co nawet możemy, mimo różnych podziałów tego środowiska, no, możemy powiedzieć, że pewne grupy jakby funkcjonują w sposób jeszcze zorganizowany do dzisiaj. Dziękuję bardzo. W 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników opowiadali Państwu o tej jednej z najważniejszych organizacji opozycyjnych w PRL-u, pani profesor Cecylia Kuta, pan dr Grzegorz Waligóra, pan dr Tomasz Kozłowski. Żegnamy się z Państwem z przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Dziękuję bardzo.